No witam serdecznie we wtorek, jest 8:52, jestem już gotowy do drogi, nie nagrywałem wcześniej, bo trochę mi zeszło z tymi czynnościami porannymi, tym bardziej, że przepraszam, człowiek nie ma doświadczenia w takich noclegach, więc wszystko robi nie w tej kolejności co trzeba, to się potem wszystko wydłuża, jakieś niespodziewane rzeczy przychodzą. W każdym razie jestem już gotowy, trochę później niż planowałem wyjechać, ale jadę teraz do miejscowości Nevers, to jest jakieś 40 minut drogi stąd i potem tam zostawiam samochód, biorę rower i jedziemy sobie na kilka dni na przejażdżkę. Dokąd to jeszcze nie wiem, potem może poinformuję. Taki jest plan, zobaczymy co z niego wyjdzie. No i lecimy sobie autostradą do Nevers. Korzystając z okazji powiem kilka słów, że dzisiaj się świetnie czuję, bez porównania lepiej niż wczoraj. Wyspałem się dobrze, chociaż w nocy było chłodno. To już jest właśnie ten południowy klimat, gdzie w dzień jest gorąco, a w nocy, niestety bywają zimne. Nie przygotowałem się na to, nie wyciągnąłem sobie wcześniej śpiwora, a potem już się nie chciałem tarabanić w nocy, więc się nakryłem kurtką. Jakoś dotrwałem do rana. No i nie było tak źle. W każdym razie wyspałem się dość dobrze. Mam dobry humor, dobrą energię. Także można żyć. Dzisiaj jest pięknie. Dzisiaj mi się świat podoba. No i wjechałem już do miasta. I tutaj ponoć właśnie można parkować za darmo. Tylko kwestia jest oczywiście tego, czy znajdziemy miejsce. Bo nie jest to takie proste, jak widać. No i pewnie... Dobra, cicho jest. No już dotarłem, tylko widzę, że miejsca nie ma. Parkingowego. No dobra, gościu tu zajął na chodniku. No nic, będziemy szukać, jak nie znajdziemy, no to będziemy jechać gdzie indziej. Tak przypuszczałem, że tak będzie. Dobra, objechałem cały, nie ma ani jednego miejsca, więc zmiana koncepcji. Zaraz będę tutaj stanę gdzieś z boku i poszukam innego miejsca. A miałem jedno w rezerwie. Gdzieś tam znalezione trochę dalej. Ale może być. Dobra, już mam wbite to nowe miejsce. I tam będzie na pewno lepiej, bo sprawdzałem to na Google'ach, że tam nie ma specjalnie dużego tłoku, więc prawdopodobnie tak też będzie i tam zostaniemy. Skręć w lewo. No, piękną bazylikę mają. Akurat tak przypadkowo tu wjechałem. Bym zajrzał do środka, ale nie mam czasu specjalnie, bo to już jest za 20:10, a miałem o 9:00 wyjeżdżać stąd, więc niestety, a poza tym teraz będę szukał miejsca do parkowania przez pół godziny. Fajne miasteczko, ciasno tu niestety trochę, ale trzeba sobie jakoś radzić w tej sytuacji. O, dzięki koleś. Dobra. Jakoś sobie poradzimy. Tam wyszukałem jeszcze bliższy parking i dlatego chcę na niego wrócić. Stąd to moje kręcenie po starówce. Ale zobaczymy, bo tam chyba nie było nic o opłatach. A jest bliżej dworca, więc to by było bardzo dobra sprawa dla mnie. Dobra, już jestem na miejscu. O, jest znaczek, że parking i nie ma nic o opłatach, więc prawdopodobnie to tu będzie, a miejsca widziałem są. Aha, już nie będzie chyba. Widzę kobieta jedna, kobieta druga. No i chyba się miejsce skończyło, ale zjedziemy tam, zobaczymy. Dobra, jest, znalazłem idealne miejsce na tym parkingu właśnie, na który wjechałem.
jest, tutaj jest dobrze, tam pod murem nie chciałem, bo tam z góry mogą lecieć różne rzeczy, więc wolałbym nie narażać szyb. Natomiast tutaj jest dobrze, tu z tyłu jest rzeka, także z tyłu to wygląda tak, trzeba uważać, żeby się auto nie stoczyło, ale tu zostawimy na biegu, na wszystkim. Tutaj sobie walniemy to, osłonkę przeciwsłoneczną i nie będzie się tak grzało, będzie super. Dobrze, także tu zostajemy, zostawiamy, znaczy samochód i lecimy dalej rowerem. No dobra, nareszcie jestem przygotowany do podróży. Rower uzbrojony, samochód ogołocony i zostawiony, zamknięty. Tutaj ładna okolica dosyć, tam miasto. No, fajne miasteczko, szkoda, że tu nie nocowałem, ale i tak bym nie miał siły chyba, żeby się przespacerować wczoraj. Dobra, i teraz możemy ruszać w drogę. Jedziemy wzdłuż Loary, a dokąd to nie wiem jeszcze. Zobaczymy, jak będzie się droga układać. Bo nie mam pojęcia, jak te ścieżki we Francji wyglądają. Byłem tylko w Alzacji i byłem na króciutkim fragmencie od granicy belgijskiej do Dunkierki. To tam mi się nie podobało. W Alzacji było ok. Na tutaj nie wiem, zobaczymy. No i już wydostajemy się z miasta. Wbiłem sobie na razie w wujka Google'a most nad Loarą, bo tam już powinienem zobaczyć oznaczenia ścieżki rowerowej i wtedy wyłączę telefon. Niech sobie odpocznie, a my będziemy lecieć według znaków. Do tego mostu według wujka 7 kilometrów z kawałkiem. I to głównie przez miasto. No i właśnie wyjechałem z miasta, pojawiła się autostrada dla rowerów. Także całkiem sympatycznie. I co ciekawe, właśnie tutaj widzicie, że we Francji jest pozwolenie na jazdę skuterami po takiej drodze. I to mi się bardzo podoba, powinni to zrobić też i w Polsce. Po co skuter ma jechać w ruchu ulicznym, jeżeli jest szeroka ścieżka rowerowa. O, i fotoradar. Uśmiechamy się. Cheers. Ach, nie robi zdjęć, niestety. Chyba za wolno jadę. Oto i most nad Loarą. Po przejechaniu go będzie możliwość wjechania na szlak. No, pod warunkiem, że się da przejechać. Co tu się dzieje? No. Dawajta. Dobra, niech jedzie. A tu zjedziemy. I przyspieszamy. Dobra. Z tego co wiem, to tutaj. No i krasz. I jest. No i niestety pod wiatr, no. Ja mam całe życie pecha. Może w drugą stronę pojechać, i tak nie mam planu. Muszę zatrzymać gdzieś. Krótka przerwa.
No, wadą takiej podróży wzdłuż rzeki, wzdłuż tej rzeki Loary jest to, bonjour, jest to, że mamy trasę z południa na północ, więc słońce wali prosto w beret, że tak brzydko powiem, i nie ma kawałka cienia. Drugą wadą tej sytuacji jest to, że dzisiaj jest taki chłodny wiatr i to niestety przeciwny. I to też nie jest dobre, bo jak jest pełne słońce i chłodny wiatr, to dobrze się jedzie, nie czuje się gorąca. No i łatwo o jakiś udar, bo człowiek nie czuje takiego priorytetu, żeby się chować w cieniu, czy żeby mieć czapkę na głowie. No trzeba tutaj trochę rozsądku. A co on tu robi? Przecież to jest droga dla rowerów. A może dla samochodów też? Dobra, nieważne. W każdym razie krótka przerwa, za 20.12 ruszamy dalej. No macie szansę wreszcie zobaczyć Loary w tym momencie. Przynajmniej kawałek. Ścieżka rowerowa akurat się złączyła w tej chwili z drogą. O, to jest ta miejscowość. Nie będę tego czytał, bo aż tak nie umiem francuskiego. W ogóle nie umiem. Ale miejscowość przyjemna. Niewiele się dzieje, już się lepiej trochę jedzie. Przyzwyczaiłem się do wiatru. No, a tu mamy takie coś. Kanalik po tej stronie. No i teraz już nie wiem. Nadal wieje w twarz i jest niezaprzyjemnie jechać z tym wiatrem w twarz. Nie wiem w ogóle, czy to słyszycie, bo na pewno napierdziela też mikrofon. No ale się mówi trudno. Mam zrobione 28 niecałe kilometrów, a jest już po 13, więc dzisiejszy dystans raczej nie będzie jakiś ogromny. Trzeba będzie jeszcze znaleźć sklep, coś kupić do jedzenia, posilić się. O, tu jest jakieś miasto, ale ładne. Widzicie to miasto? Jest ładne, naprawdę. Jak widać, znowu zrobiłem przerwę, chociaż nie minęło jeszcze nawet 10 km od ostatniej. Ale ciężko się jedzie, a ja w czasie tego wyjazdu uczę się jednej bardzo ważnej rzeczy, bo zawsze w czasie takich wypraw rowerowych byłem nastawiony na cel, na ilość kilometrów, które się robi dziennie, żeby ten cel zrealizować w miarę rozsądnym czasie. Natomiast w czasie tego wyjazdu się uczę luzu, żeby po prostu zapomnieć o celu, zapomnieć o kilometrach, tylko po prostu cieszyć się podróżą. No trudno się cieszyć jadąc pod wiatr, bo jest to uciążliwe. No i to też jest potrzebne może, bo to też ma być takie zmaganie z samym sobą, ale z drugiej strony no potrzeba też takiego troszeczkę relaksu i odpoczynku. Nigdzie się nie spieszę. Patrzyłem przed chwilą na mapy Google'a. To się okazuje, że tu po drodze jest dość dużo kempingów, także będę mógł sobie w dowolnym momencie, kiedy już poczuję takie maksymalne zmęczenie, już będzie oczywiście późno, bo teraz to nie ma sensu, zjechać sobie na noc i tyle. Także no, staram się tego uczyć. Nie jest to łatwe, bo się przyzwyczaiłem do czegoś zupełnie innego i czasami nawet nerwy biorą górę, że właśnie tak to się układa, nie inaczej, jestem na siebie zły, że taką trasę wybrałem pod wiatr, że nie sprawdziłem tego wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Można by było wiele rzeczy wymyślać, ale tak naprawdę no przecież to jest urlop, to liczy się odpoczynek, liczy się natura, swoboda,
No i tego się na tym wyjeździe zamierzam nauczyć, dlatego to jest wyjazd kompletnie spontaniczny, bez żadnego planu. A to są osły. I to prawdziwe. O, cześć osiołki. Bo u nas to tylko w Warszawie na wiejskiej można spotkać. Dziękuję bardzo. Dobra, i tutaj postanowiłem skręcić do takiego małego miasteczka, czy wioski, tutaj niedaleko, po drugiej stronie Loary, i tam poszukamy sklepu, bo naprawdę nie chce mi się jechać już. Poszukam sklepu, zjem coś, zrobię zakupy i wtedy zobaczymy, co dalej, czy będę dalej jechał, czy też szukał od razu kempingu, bo już naprawdę mam dość. Przejeżdżamy Loarę i zaraz wjeżdżamy do tego miasteczka. Nie wiem, dlaczego tak kiepsko kondycyjnie. Czy to z powodu wiatru, czy nieprzygotowania fizycznego, bo w sumie mało jeździłem na rowerze przed urlopem, nie było czasu. Czy też może to jest kwestia zmęczenia wczorajszego. Bo to jednak od 6 rano do 22 jechałem samochodem, więc organizm wyczerpany. O, tu kemping ma być niedaleko, no to może tu się zatrzymać już. Nie kombinować. Zobaczymy. Zjem to, zobaczę. Jak się lepiej poczuję, to pojadę dalej. A jak nie, to będę szukał noclegu od razu. Rozbijemy namiot, posiedzimy. I będzie przyjemnie. Może jutro będę miał więcej siły. No dobra, sklep zamknięty. Ale zaraz mają otworzyć, bo do 15 napisali, że jest przerwa. To znaczy siesta. Jeszcze poczekam chwilę, jest za 2 minuty 15. Dobra, zakupy zrobione, wyjeżdżamy stąd. Mały był taki sklepik, także cudów nie ma. Nawet pieczywa tam nie było. Tu obok była piekarnia, ale już mi się nie chciało zachodzić, więc wziąłem takie bułki sztuczne w paczce. Kiedyś to jadłem, to nawet jest dobre. No i powracamy na szlak do Loary i patrzyłem przed chwilą w mapę. Za jakieś 15 km jest kemping i już dalej nie będę jechał, tylko tam się zatrzymam. O, to taki niezły zjazd. Można przywalić murek. Teraz na drugą stronę, tak tam skąd wróciliśmy i no i w tą stronę by się elegancko jechało, kurczę fix. No i jestem znowu na szlaku. Według przybliżonych obliczeń ze 13 km do kempingu mi zostało. Mam przejechane w tej chwili 47, czyli koło 60 powinniśmy skończyć na dzisiaj. I wydaje mi się, że jak na te warunki, to wystarczy. Nie ma co się naprawdę mordować. Dobrze. Póki co pedałujemy. Jest godzina 15:48, czyli tak przypuszczalnie powiedzmy, że na 17:00 powinienem dotrzeć. Może chwilę później i wystarczy. Mam kupionego trochę jedzenia, to sobie rozbiję namiot, posiedzę sobie,
pojem i będzie good. Zrobiłem sobie postój na takim mostku chwilowy. Myślałem, że wiatr trochę zelżał, ale to wcale nieprawda. Jest cały czas silny. Widzicie, nawet nie zdążyłem o tym zameldować, że zelżał, a już mnie wyprowadzono z błędu. Także z optymistycznych wiadomości to to, że zostało mi może maksymalnie 5 km. Maksymalnie. Bo może być mniej, się okazuje. Ale nie mam jak tego sprawdzić, bo nie wiem jak ten szlak przebiega dokładnie. Wujek Google zawsze mi tutaj na skróty policzy, więc nie jest za bardzo wiarygodny w tym temacie. W każdym razie już wiem na pewno, że dam radę dojechać. No i myślę, że już tam skończymy, bo jest 16:27. Także mówię, to tam będę gdzieś koło 5:00. I myślę, że dzisiaj trzeba wprowadzić w życie hasło regeneracja, żeby jutro być w pełni sił i jutro może uda się więcej zrobić. Zobaczymy zresztą jak będzie jutro, bo też zależy od pogody, od wiatru, jak ta trasa mi się ułoży, bo nie ma w ogóle żadnych założeń. Także chyba lądujemy na dzisiaj. Zaraz zobaczymy jak to tam wygląda. Idę się dowiedzieć. No dobra, kończymy na dzisiaj. Jestem już rozłożony. Namiot tutaj. Tutaj się ładują sprzęty. No, dosyć fajna okolica. Dobrze, że jest cień. Także mi się namiot nie nagrzeje przed nocą. Teraz idę się myć. No i potem kolacyjka. Przemyślę co dalej, bo mam problem. Pojawił się problem. Ta mata, na której śpię, przepuszcza powietrze tutaj niestety. Nie będzie może tego słychać, ani widać. Widać tym bardziej, nie? Ale przepuszcza i to dosyć mocno, więc jak ja się na niej położę, to na pewno powietrze zejdzie i będzie spanie na twardym. Zobaczymy, czy się da tak spać, bo jak nie, to ja pierdzielę i wracam. Dobrze. Do działania, bo kolacja czeka.